No, der Hass zwischen uns und den Polen war ja immer gewesen und er wird auch immer bleiben. Wydaje mi się, że nasze pokolenie jest bardziej wychowywane już na Polaków, jeżeli mogę to tak określić. I trochę ta nasza śląskość jest taka zapomniana. Ja bym nazwał tą przestrzeń, że to jest taka ciągle przestrzeń żałoby. Wygląda, że to jest kawałek kręgosłupa końcówki. To się znajduje w trawie. A to drogie jest? No 20. Po 20 zł. A ten 25. Widzisz tą mniejszość niemiecką tutaj? Nie. Nie bardzo. Ja mówię, nie, Szwabów tu nie ma. Tu są tylko Niemcy, którzy jeszcze żyją. Sie sind keine deutsche Minderheit hier. Ich fühle mich überhaupt nicht Minderheit, deutsche Minderheit. To są trudne zagadnienia bardzo i trzeba je rozwiązywać spokojnie, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Kto z was zetknął się z negatywnym nastawieniem do języka niemieckiego? Język niemiecki stał się językiem obcym na Śląsku. Ja tutaj nie przyjechałam kogokolwiek kolonizować i podbijać. Czy nie ma pan problemu z tym, że ten talerz zupy jest od Niemca? Nie, skąd? Z początku to tak było, że w szkole coś mówił Ślązak, a Niemiec, a Gorol, a taki, a tak. A teraz już tego nie ma, wszyscy mówią po polsku. Że blokuje się w ogóle kulturę, dlatego, że kultura w jakimś sensie odwołuje się do swoich korzeni. Jetzt ist anders, ganz anders. Vor allem ich kann darüber reden. Więc nikt by się nie spodziewał, że tu cokolwiek takiego jest. A czyli być może ktoś już tu wcześniej coś znalazł tutaj. To jest ten wielki postulat Platona, Eudzein, dobrze żyć. Nie można dobrze żyć bez zrozumienia przestrzeni, w której się jest, w którą się jest zanurzonym i bez wspólnoty.